Wędrówka Fantazji to jest inicjatywa społeczna, która ma na celu stworzenie miejsca niejako oderwanego od rzeczywistości, takiego, w którym każdy poczuje klimat fantastyki i poczuje go namacalnie, to znaczy przeniesie się do innej rzeczywistości, znajdzie się wśród drewnianych chat, wśród zabudowań, gdzie wszystko będzie mógł zaobserwować. Jest grupa zaangażowanych osób z Polski, są osoby z zagranicy także, które przyjeżdżają tutaj i spędzają jakiś czas, tyle na ile mogą dysponować nim. I wspólnie rozwijamy to miejsce, budujemy, zajmujemy się aranżowaniem przestrzeni, organizowaniem tutaj różnych zabaw, imprez, także lokalnych dla społeczności, dla ludzi, którzy tutaj przychodzą, odwiedzają to. To jest inicjatywa, która skupia ludzi przy wspólnym projekcie budowy miejsca, które ma służyć im samym, ale też lokalnej społeczności. Znaczy jest to pomysł na rozwój miejscowości, regionu, a także na wypromowanie go za istnienie w świecie, w Europie, ponieważ jest to dosyć innowacyjne przedsięwzięcie. Wioska Fantazy jest realizacją marzeń bardzo wielu ludzi na całym świecie i budową miejsca, które stymuluje rozwój regionu, miejscowości, a także realizacją wielu pasji, które uprawiamy tutaj w praktyce. Wioska budzi duże zainteresowanie wśród ludzi, którzy mają jakieś bardziej rozwinięte poczucie estetyki. Na przykład fotografowie, na przykład filmowcy, ludzie, których jakiś czas to inspiruje, chcą pokazać takie miejsce, po prostu cieszy oko. Dlatego przyciąga wiele takich inicjatyw, jak filmy. Gościliśmy filmowców ze szkoły filmowej z Łodzi. Studenci chcą realizować różne swoje projekty. Uczestniczymy w festiwalach, w imprezach promocyjnych, w targach, w konferencjach, także konferencjach naukowych. Uprawiamy szeroką działalność również poza wioską. Musisz znaleźć coś, co kochasz, co cię pasjonuje i się tym zająć. Nie czekać na to, że cokolwiek przyjdzie do ciebie. Tylko ty sam musisz zrobić ten pierwszy krok i zacząć robić to, co lubisz, to, co kochasz, to, co cię pasjonuje, to co dodaje ci energii do tego, żeby nie ustawać, tylko być konsekwentnym w tym. To jest najważniejsze. Konsekwencja w dążeniu do rzeczy, co do której mamy przekonanie.